drodzy, słuchajcie, no właśnie chciałam dokończyć tak naprawdę myśl, którą poprzednio zaczęłam, czyli to, jak bardzo duży wpływ ma to, w jaki sposób myślimy na nasze życie, na to, czy jesteśmy szczęśliwi, jakie sytuacje przyciągamy w naszym życiu i tak dalej. No powiem Wam, że tak jak wcześniej wspomniałam, ja miałam dużo takich sytuacji i mogę to z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeśli myślimy negatywnie, to też takie rzeczy przyciągamy do siebie, tak, do swojego życia. Tak działa fizyka kwantowa, bo ta energia przyciąga podobną energię, tak? Więc nie dziwmy się, że jeśli wychodzimy z jakiegoś tam związku na przykład, który był beznadziejny i byliśmy w nim niezadowoleni, czy tam skrzywdzeni, czy jakkolwiek to nazwać, wiadomo, jakie sytuacje potrafią nas poszarastać, że tak powiem. Nie odchorujemy tego, tak? Nie przejdziemy tej jakby żałoby. Nie będziemy, znaczy nie chcemy, czy tam nie zrobimy pewnych postępów, pewnych zapisków i zmierzenia się z tym, dlaczego tak się stało, co się stało. W ogóle rozpoznania tej sytuacji, że dany związek powiedzmy trwał 7 lat, my po prostu tkwiliśmy w tym związku, był on dla nas wyczerpujący energetycznie, był on dla nas po prostu samym cierpieniem. Czego mieliśmy się nauczyć? Dlaczego byliśmy, tak? Dlaczego tkwiliśmy w takim związku? Dlaczego pozwoliliśmy sobie na to, że ktoś nami pomiatał, czy ktoś po prostu był dla nas w porządku wobec nas? Słuchajcie, no wszystko się dzieje po coś. To nie są takie czcze gadania, to jest po prostu wszystko po to, żebyśmy mogli się pewnych rzeczy nauczyć, żeby ich już nie powtarzać, żeby te rzeczy już były za nami. No, to są rzeczy, które nas dotykają, każdego z nas w zasadzie. Mniej lub bardziej, wiadomo, ale mnóstwo jest osób, które właśnie mają takie problemy. No, ja się na co dzień spotykam z ludźmi, którzy naprawdę przychodzą z bardzo wieloma problemami i te problemy są, często się powielają. Najpierw trzeba rozpoznać problem, trzeba się z nim zmierzyć, trzeba go zaakceptować, tak? Trzeba mu podziękować, że on był, właśnie dzięki temu zaczęliśmy pewne rzeczy dostrzegać, że dzięki temu właśnie jakby ten krok do przodu zrobiliśmy. To wszystko jest ważne. Jak zaczniecie myśleć pozytywnie, zaczniecie te myśli kreować w taki sposób, żeby one nie szkodziły ani Wam, ani innym dookoła, to zupełnie wtedy przyciągacie inne osoby. Wtedy każda osoba, która by chciała Was skrzywdzić, wchodząc w Wasze pole serca, nie będzie mogła tego zrobić. A my będziemy chronieni, tak? Dlatego uważajcie bardzo, bo przeżyłam takie rzeczy i naprawdę dzielę się z Wami ze względu na to, że chcę pokazać, powiedzieć Wam, jak to jest ważne i że takie błahe rzeczy, które nam się wydają, że potrafimy kontrolować, a tak naprawdę to nie chodzi o kontrolę, to nie chodzi o to wszystko, bo kontrola też potrafi zniszczyć. To chodzi o to, żeby umieć, aczkolwiek jest to kwestia czasu i kwestia tego, czy Wy chcecie sami nauczyć się tego, bo to jest nauka. To po prostu, tak jak powiedziałam kiedyś, żeby przejść jakąkolwiek terapię, trzeba coś od siebie dać. To nie, że ktoś do mnie przyjdzie, mu powiem, co ma zrobić, on wyjdzie, nic nie zrobi, on myśli, że to już mu pomoże. Nie, no trzeba przejść parę etapów tego poziomu. Podczas takich spotkań wychodzą też inne problemy, to jest tak jak cebula, tak? To jeden problem zostaje rozwiązany, drugi się pojawia. Ale to nie o to chodzi. No, chodzi o to, żebyście sami wiedzieli, że tak naprawdę to myślenie to jest podstawą tutaj, bo my kreujemy tą własną rzeczywistość, my jesteśmy dla siebie tym stwórcą, tymi bogami. My mamy bardzo duży wpływ na to, co wytworzymy dla siebie, tak? Tą przyszłość. Tego naprawdę się trzymajmy. Jak ja zaczęłam uczyć się tego, jak nauczyć się myśleć w sposób pozytywny, czyli jakby wyprzedzam tą myśl. Trudno to jest wytłumaczyć, ale jak się jest na pewnym poziomie, to trochę jest łatwiej. Po prostu nauczyć się myśleć, zanim się pomyśli. To trzeba robić ćwiczenia, tak, żeby wyrobić sobie tą taką sylwetkę, tak, odpowiednią. No to wiadomo, że musimy ćwiczyć. Tak samo tutaj. Trzeba z tą myślą obcować, trzeba z tą myślą przebywać, trzeba z tymi myślami pracować. Tu jest ważny przekaz. Do następnego razu. Trzymajcie się, hej.